Dzień dobry wszystkim. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Sobota, 13. No i właśnie. Możemy sobie tutaj śmiało zaśpiewać, nie? 13, nawet w grudniu jest wiosna. Ale teraz mamy kwiecień, nie grudzień. I dalej jak to szło? 13, każda droga jest prosta. A twoja? Moja też jest bardzo prosta, bo dzisiaj idę tam, do gnoju, do kur, sprzątać. I dzisiaj będziemy sadzać tutaj z Agnieszką kwoki na jajka. Zamarzyły nam się takie własne kurczaczki. No i właśnie powiem kilka takich słów, jak wybrać kwokę, jak jej zrobić miejsce, jakie jajka dobrać, żeby kurczaczki były zdrowe, ładne i silne. Ale najpierw czeka mnie tam posprzątanie. Ta mniej przyjemna praca. A ja chciałam powiedzieć, że jak Renia będzie tam, to ja będę tam, w kuchni. Tak, będzie działać, ale to później w trakcie odcinka wyjdzie, co my jeszcze będziemy tutaj kombinować. Robiły. Idę. No to idziemy. Strój galowy mam, butki, jak się patrzy. Ostatni krzyk mody, całe cztery dychy. A te różowe? Te różowe to są kaloszki do ogrodu, a te są buty robocze do obornika, do obrządku. To jest taki typowy strój każdego rolnika. But jest, sprzęt jest, uprawnienia na ten sprzęt też mam. Chęci są, gorzej z motywacją. Ale nikt za mnie tego nie zrobi. Hello, królewny. Będzie sprzątanko. A co robi Agnieszka w tym czasie? Idziemy zobaczyć, skontrolować. Ja w kurniku sprzątam, a co ona robi? Renia, jest to ciasto już. Tfu, tfu, wyszło. Agnieszka właśnie piecze ciasto. Dzień dobry wszystkim. Obie pracujemy. Dzisiaj pracy mamy co niemiara. Wyszło. Skubany jabłecznik. Jedno z najlepszych ciast. No to dla nas. To Renia, kochanie, obiecałam ci to ciasto. Renia mówi do mnie tak, ty nie rób tego ciasta, po co się będziesz narabiać? Wracasz ze szpitala do domu, do mnie i jeszcze będziesz robiła. Ja mówię, nie ma, zmiłuj się, ciacho i musi być. I upiekła pyszne, pachnące, skubane ciasto z kubańca. Jabłecznik skubany, chyba tak naprawdę najlepszy. Ojejku, on jest pyszny. I zawsze wychodzi. Słuchaj, będziemy mogły to wykorzystać. Kawał ciasta, na dół, tam. No bo tak później zakończymy pracę. No. A teraz idziemy sadzać kwoki na jaja. Ciasto się upiekło, stygnie, ale powiem szczerze, że ja mam już smaka na to ciasto. Ale najpierw trzeba tutaj porobić. Wszystko ogarnąć, posadzić kwoki i wtedy dopiero będziemy się delektować kawą z ciastem. Ale cieplutko. Dzisiaj piękna pogoda. Takie niebo jest niby zadute, ale jest ciepło. Powiewa wiaterek, także nie jest upalnie. W sam raz do takiej pracy. Wiosna to jest najlepszy czas na nasadzenia kwok na jajka i wtedy najlepsze kurczaki się wylęgają. W
fakt, kwoki są też i latem, i jesienią zdarzają się, chociaż największa ich intensywność kwokania, kwoczenia, takiego instynktu macierzyńskiego jest wiosną. One, te kurczaczki, później mają czas się wykluć, dorosnąć do jesieni, bo takie jesienne kurczaki to już jest za późno, ich przeżywalność jest dosyć słaba, bo to już później przychodzi zimno, przychodzą przymrozki i nigdy kobiety na wsiach jesienią kwok nie nasadzały, czy nawet chociażby latem, to już było za późno, chyba że kwoka sama się nasadziła gdzieś w ukryciu, bo ja też pamiętam, jak u nas w domu, jak kury chodziły luzem, teraz one mają wybiegi, mają kurnik do niesienia, do siedzenia w nocy, a wybieg mają, żeby sobie cały dzień być na dworze, ale kiedyś te kury chodziły tutaj wszędzie. Gdzie im się zamarzyło, tam się niosły i później było poszukiwanie jajek. Mama każdy dzień kazała iść szukać, gdzie są jajka, jak kura zagdakała, to już żeśmy chodzili sprawdzać, czy gdzieś tutaj, czy tam za stodołą nie było jaja. I często było tak, że no, tych kur u nas było dużo, mama się nie doliczyła braku sztuki, czy tam dwóch w kurniku, ta kura się zakamuflowała, kura jest ptak, no i instynkt taki naturalny nakazuje jej nieść się w ukryciu. I te kury się gdzieś tam zaszyły, wyskoczyły na siano, na pięterko i dopiero żeśmy się dowiedzieli, gdzie jest kura, jak wyprowadziła stadko pisklaczków. I tak naprawdę takie pisklaki z ukrycia, gdzie kwoka sama sobie zaplanowała miejsce, niosła się, były najsilniejsze, najzdrowsze i najlepsze. Tak samo i tutaj my, jak nasadzamy kwoki, to staramy się im zrobić w miarę naturalne warunki. Najpierw muszą mieć gniazdo, no i to gniazdo trzeba zrobić tak, żeby ta kwoka była odizolowana od reszty kur. Dlaczego? Dlatego, że kury mają też taką mentalność, że niosą się tam, gdzie zobaczą jajko. No i jak ta kwoka będzie siedzieć na jajkach, to one będą jej donosić tych jajek. No i później różnica będzie w wylęgu kurcząt 2, 3, 4 dni. Mało tego, ona nie obejmie swoim ciałem wszystkich jajek i później będzie dużo zaziębionych, dużo będzie zazbuczałych, no i niestety kurczaczki się nie wylęgną. Także kwoka musi być, jeżeli kontrolujemy wysiadywanie przez nią jajek, musi być odizolowana. No i tutaj najprostsze metody, żeby się nie pchać w koszty, skrzyneczka, jakieś inne coś, żeby wypchać sianem, zrobić jej gniazdo. No i miejsce teraz wybierzemy jakieś takie ustronne, zaciszne, żeby miała takie w miarę naturalne warunki. Zauważyłam dwie, właściwie cztery kwoki, ale wybiorę sobie z nich na razie dwie, bo dwie są odpowiednie. I tutaj, a dobra, tutaj postawimy. O. Gniazda już są przyszykowane, no i teraz wybór jajek. Ogólnie mam trzy rodzaje kur, trzy rasy kur. Mam rosę, te takie czerwone i one niosą jajeczka takiego koloru ciemniejszego. Takie. Mam kurkę z takimi wąsami, już teraz nie pamiętam, jak ta rasa się nazywa, ale ona niesie takie jajka. Jest jeszcze, to właściwie cztery mam, bo są kureczki, które niosą niebieskie jajka i mam kury, które niosą jajka śnieżno-białe. I te śnieżno-białe chcę sobie posadzić. Te białe jajka niosą lekhorny i podobają mi się te kury, bo one są takie nieduże, szczuplutkie i bardzo dobrze się niosą. Praktycznie każdego dnia jest jedno jajko od jednej kury. Co prawda mają one bardziej takie wygórowane wymagania, jeżeli chodzi o pokarm, ale to się wraca z nawiązką. I tak nie chorują jak te rosy. Rosy są bardziej takie narażone na choroby. Gdzieś, jak ja to mówię, jak dziecko, jak tylko zawieje, one zaraz potrafią kichać. Ale lekhorny są odporniejsze, przynajmniej u mnie. Tak
tak zaobserwowałam w ostatnich latach, dlatego chcę tutaj nasadzić sobie tych lekhornów. To mam te zielone tutaj, zielone, no takie, te o, od tej kury wąsatej. Mam akurat dwa jajka, to też sobie je posadzę. Dwa, jest jedno niebieskie, to też dam. No i same te białe powybieram. Te kolorowe, te takie od tych rosów nie, ale bialutkie już tak. Co prawda nie wyjdą mi czyste lekhorny, bo mam mieszane koguty. No to tutaj już będzie ruletka, ale wybieram jajka białe. I teraz wybór jajek. Wbrew pozorom ma ogromne znaczenie. Staram się wybierać jajka duże. Dlaczego duże, a nie jakie idą? Bo zobaczcie. Tutaj dla przykładu pokażę Wam, no na przykład na podstawie tego niebieskiego. To jest kura mniejsza, niesie mniejsze jajka, ale jeżeli mamy białe jajka i będzie taka różnica, takie a takie, zdecydowanie lepiej wziąć takie. Z tego względu, że kurczak po wykluciu będzie większy, zdrowszy i silniejszy. Z małego jajka będzie kurczątko mniejsze, a jak mniejsze, to z reguły później gorzej się rozwija, wolniej i może chorować. Także tutaj jajka wybiera się duże. Można robić podświetlenie jajek, aby sprawdzić zalężenie, czy jest zalążek. Ja tego nie robię. Ja robię sobie coś takiego, że losowo z danego dnia pobieram kilka jajek, wybijam, no oczywiście je zjem, te jajka, nie? Ale wybijam i sprawdzam, ile jest zalążków. No tutaj u mnie jest tak, że wszystkie jajka mam zalężone, także myślę, że z buków nie będzie. I teraz muszę je policzyć. Dwie kwoki dam po 15, kwoki są takie dosyć duże, to po 15 jajek takich dużych myślę, że wystarczy. Ewentualnie jak będę widzieć, że obsiaduję te jajka, to dołożę jeszcze po godzinie ze dwa. No to trzeba 30 jajek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No i sprawdzam, żeby nie były uszkodzone. 18. Dwadzieścia dwa, to za małe, 24, o to jest ładne, 26, 28, 29, to jest przymałe i 30. Dobra, zobaczymy, bo może będzie tak, że jeszcze dołożę ze dwa, ale to muszę najpierw sprawdzić, jak one obsiądą te jajka. No i teraz wybór kwoki. Jeżeli jest jedna, to zbytnio nie ma w czym wybierać, ale jak jest kilka, no to już ten wybór jest. No i przede wszystkim, jak ona siądzie, trzeba poczekać te 2-3 dni, czy ona po prostu nie ma tylko takiej chwilowej zachcianki, że usiadła i jej się odwidziało i poszła. I my też z reguły czekamy tak 3-4 dni, jeżeli ona twardo siedzi, tak się puszy, no to znaczy, że ma chęć zasiąść na jajkach. Ale bywa też tak, że na przykład posadzi się ją na jajka, po tygodniu z tych jajek zejdzie. Też tak bywa. Bywa, że tu będzie siedziała jak kamień, a tam na jajka nie usiądzie. Także no to też jest ruletka. Tutaj są dwie, ale ta jest taka troszkę szczupła. O, i teraz zobaczcie, nie wiem czy widać, ta jak siedzi, zajmuje małą powierzchnię, a ta jest taka kwoka prawdziwa, taka wielgachna, stroszy się. No, taka napuszona, nie? Ta mniej się puszy.
ta puszy się bardziej. Zobaczcie, i ona jest gotowa do wysiadywania jaj. Ciało ma bardzo gorące, więc ta idzie na matkę. No i teraz zobaczcie, tutaj te dwie, jak wygląda ta, jak wygląda ta. Wybór pada zdecydowanie na tą, bo obsiądzie więcej jajek. Kury są, gniazda z jajkami są. No i teraz pokażę im tutaj te gniazda. One same zadecydują, czy usiąść, i wybiorą sobie, która będzie chciała usiąść na które. Zostawiam je, zamknę tutaj i przyjdziemy za chwilkę, zobaczymy, czy zasiądą na tych jajkach. Teraz dam im czas do zapoznania się tutaj z gniazdami, z jajkami, z nowym miejscem. Na razie są zdziwione. Dobra, idziemy, zostawimy je tutaj w spokoju i niech one się zaznajamiają. Minęło chyba za 3 godziny, nie? No. Jak żeśmy tutaj posadziły. Jedna siedzi. Ja je puściłam tutaj luzem i zawsze jak sadzaliśmy 2, 3, 4 kwoki, robiliśmy im gniazda i puszczaliśmy luźno, tak żeby kura sama wybrała sobie gniazdo z jajkami i zasiadła. Ta jedna siedzi, ta druga no niestety nie. Więc z niej nic nie będzie. Tu już nie ma co ją nawet... Co ty tam szukasz? Trzeba zabrać i szukać drugą kwokę. No to idziemy i szukamy. Kwoka siedzi? Przynajmniej jedna. Druga nie siadła. Jutro będziemy szukać drugą, bo fajnie by było, żeby tak 2, 3 naraz. No i taka kura wysiaduje jajka 21 dni. Po 21 dniach lęgną się młode, malutkie kurczaczki. No i zobaczymy. No fajnie by było, żeby ta zasiadła. My miałyśmy w ciągu dnia zrobić sobie kawę, zjeść ciasto. Czasu nie było. Ale wypadki się tak potoczyły, że tu, ani kawy, ani ciasta. I dopiero teraz, chociaż rozkroimy, zobaczymy, jak to wygląda. Ciekawe, czy zakalec, czy coś tam wyszło, nie wiem. Ja tam idę zakalcem zjem. A wy? Komisyjnie, słuchajcie. Zawsze zakalca lubiałam. Tak, jak mama piekła i nieraz wyszedł jej zakalec, też żeśmy go zjedli. Nie lubię wyciągać pierwszego kawałka ciasta. Nie wiem jak wy, ale mi się zawsze podziarmosze. Ludzie, pierwszy raz będziecie widzieć, jak ja coś zrobiłam. Tak, efekt tego. Tylko no, ja pewnie go... Nie mogę go wyciągnąć. Czekaj, raz, dwa, trzy. Do góry. Poszło. Troszeczkę. O, pokaż. Ślicznie wyszło. Pokaż, no. Tak? To ja mam pokazać. Tak wygląda skubaniec jabłkowy. Co to za konspiracja, tak po cichaczu beze mnie? Chodź, będziesz testował te ciasto. Chodź, będziesz testował. Ty będziesz tutaj pierwszy kęs dla ciebie. Chodź. Załapałem się na królika. Nie, proszę. Boję się, ale przy świadkach, dobra, przy dobra, świadkach. Ale zbliż się. W razie co, to będzie, kurde, wiadomo, że to wasza robota. To ona piekła. No i teraz będzie czekanie, czy w kolejnym odcinku pojawi się mąż. Dziuj, co? Przestań. Ale co, dobre? Jak przeżyję do rana, to ci powiem. No nie wiem właśnie, co ty za nie mówiłeś, to znaczy, że dobre. Nie wiem, co ci właśnie powiedzieć. Tak. Czy to użyć dyplomacji, czy prosto z mostu? Prosto z mostu mów. Dobra. Dobra. Dziękuję. Test przeszło, ciasto, także... Nie, jest naprawdę pyszne. No, proste, zwykłe ciasto. Na dzisiaj tyle. Idziemy jeszcze do szklarni podlewać. Jutro będziemy polować na kolejną kwokę. No, no i będę na bieżąco zdawać relacje, czy tamta siedzi, bo to ona na razie zasiadła. Ale może tak być, że po 2, 3 dniach jej się odwidzi i zejdzie z tych jajek i to wszystko pójdzie na marne. Są inkubatory. Można kupić taki inkubator już taki, który sam przewraca jajka, bo tutaj kura... Najlepsze jest naturalne wysiadywanie jaj. Ona sama ogrzewa, sama
sama nawilża te jajka i sama je przewraca delikatnie dziobem. Także dzisiaj jedno jajko jest tu, jutro już jest od tyłu, ona równomiernie. A inkubator, no już musimy sami pilnować. No chyba, że kupimy już taki full wypas, który wszystko robi za nas. No ale naturalnie to naturalnie. Zobaczymy, co nam z tego naturalnego wyjdzie. Ale w ogóle dla mnie to jest niesamowite, że ta kurka, ona wie, że ona musi obrócić to i to tak, no, wiesz... No instynkt macierzyński, instynkt, tak. Tak jakby kobiety, nie? Tak, tak. No to też jest płeć żeńska. I ona wie, jak zrobić, żeby... to potomstwo się wylęgło później. Bardzo fajnie się obserwuje, bo tak większość kupuje małe kurczaczki, więc tego nie zaobserwuje się. Ale jak kwoka wyprowadza małe kurczęta, jak ona uczy je jeść, to jest niesamowite. Ona wydaje całkiem, niby kura, jeden dźwięk, ale ona dziubie, jak znajdzie jakiegoś robaka, pożywienie czy cokolwiek, dziubie i ona nawołuje te kurczaczki. I one tak się zlatują hurtem do jej dzioba. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli się wylęgną, to na pewno Wam nie omieszkam pokazać zachowania naturalne. No ty będziesz na bieżąco śledzić. A na dzisiaj żegnamy się z Wami. Jeszcze idziemy do szklarni. No i co? I będziemy czekać, czy kwoka siądzie, czy nie siądzie. Czy właściwie, czy będzie siedziała, bo zasiąść to już zasiadła. Ale co z tego będzie, to zobaczymy. Do następnego. Do następnego.